25 lat Radia Maryja. Historyczne, literackie. Dyskusja dotyczyła także finansowania działań Grupy Wyszehradzkiej. Marek Kuchciński poinformował, że rozważane są zmiany w zasadach funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, na który składają się ministrowie spraw zagranicznych czterech państw. Będziemy jako przewodniczący parlamentu zwracali się do naszych rządów o wprowadzenie pewnych zmian planów, naciski na przykład współpracę wyszehradzką i promocję Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej, do świata euroatlantyckiego. A po panelach dyskusyjnych goście zwiedzili miasto oraz wzięli udział w prelekcjach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zwyczaje, obrzędy, ich znaczenie w tradycjach polskiej i żydowskiej były przedmiotem świątecznych warsztatów zorganizowanych w Radomiu. Uczestnicy projektu, który nosi nazwę Choinka Wielokulturowa, śpiewali kolędy i robili ozdoby. To pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie. Co prawda Żydzi nie obchodzą święta Bożego Narodzenia, ale w grudniu celebrowali i celebrują Hanukę, czyli święto światła. Dzięki asymilacji z Polakami przenikają się kultur, jak mówi studentka judaistyki Agnieszka Urbańska, robią to w bardzo podobny sposób. No. Często Żydzi byli zaproszeni do domów katolickich na święta, gdzie razem się radowano, spożywano wieczerze, albo nawet Żydzi często sami mieli choinkę, dawali sobie prezenty, więc też tak fajnie przenikasz. To jest czas radości, czas dawania prezentów, spędzania czasu z rodziną. Chyba to jest najważniejsza rzecz. Tygodnie poprzedzające zapowiedzą przedstawiciele kościoła ewangelickiego i prawosławnego. No, ja nie byłem na tym, słuchajcie, tam w Toruniu, na żadnej rocznicy, no, taką mam sytuację, że nie mogłem jechać, ale jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich przemówień, a w szczególności pana prezydenta. On mówił bardzo mądrze i rozsądnie, a jednocześnie, no, nie powtarzał się, a to, co słyszałem od znajomych, że nie skarbki, no, wiadomo, człowiek, który mówi prawdę i wie, co chce powiedzieć, to na ogół mówi z serca, prawda, i nie czyta skarbki, zwłaszcza no, w młodym wieku, bo pan prezydent jest bardzo młodym człowiekiem. No, oczywiście, byłem pod wrażeniem również zespołu tego wojskowego. Wspaniale wykonał te wszystkie pieśni oraz pod wrażeniem pieśni pana Macieja Wobleskiego, którego bardzo pozdrawiam. Chciałbym słuchać, prawda, to tego pozdrawiam, się tak cokolwiek znamy. Kilka razy mieliśmy spotkanie. Jednocześnie, gdy ojciec pozwoli, wczoraj się odezwała pani, ja się nie mogłem dozwonić, pani, która jest wnuczką pana Bełysy. Prawdopodobnie słuchaczką Radia Maryja, jeśli by, że tak powiem, słuchała teraz tej audycji, to bym prosił, żeby się odezwała do mnie, czy tam skontaktowała, jeśli można, to telefon podam 720, to ten pierwszy muherowy zaczyna się na 720, 139, 129, a więc 720, 139, 129. Oczywiście słucham tego powtórki, bo to jest prawda, prawie powtórka tego wczorajszego naszego programu, ale z przyjemnością to słucham i tych wszystkich przemówień, tych wszystkich utworów muzycznych. Taka wspaniała uroczystość. No, tak jak mówię, nie mogą być telewizora, nie mam, ale słucham to wszystko przed radio. Po tyle. No, bardzo gorąco. Dziękuję, pozdrawiam również. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia z Panem Bogiem. No, dziękuję Państwu. Jak zawsze z niedzieli na poniedziałek nasze rozmowy do godziny pierwszej. Rosji nie mamy, same są.
nami zapięta moja rodzina, jest to moja Maria. Ten motocykl, o który się opieramy, jest moim motocyklem. Tamten jest motocyklem Józefa, a to wydaje mi się. Wyniki rewokacji gałązy pojęty, jak również prawa. Ze studia Radia Maria pozdrawia Państwa ojciec Benedykt. Przeżywamy 25. rocznicę powstania Radia Maria. Jesteśmy po uroczystościach w Toruniu. Przed nami Ipsa Diem 8 grudnia w uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Druga część naszej uroczystości, uroczystości w Bydgoszczy. Natomiast o tej porze tego dnia, jak zawsze z niedzieli na poniedziałek, witamy wszystkich słuchaczy.
Radio Maryja w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Chicago i okolicach. Cieszymy się, że możemy gościć w Państwa domach. Co w tym czasie? Już za chwileczkę Boże Coś Polskę w wykonaniu zespołu Lumen i solistów tego zespołu. Następnie najważniejsze wydarzenia minionego dnia, przegląd codziennej prasy polskiej. Zapraszam też do wysłuchania homilii, którą wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podczas uroczystości rocznicowych w Toruniu. Pozostańcie Państwo razem z nami. Królestwo Boże nadeszło, jest pośród was. To jest centralne przesłanie wszelkiej misji chrześcijańskiej, powiedział ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w którym rozbrzmiewa wezwanie świętego Jana: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Ojciec święty wskazał, że warunkiem, by stać się częścią tego królestwa, jest dokonanie zmiany w naszym życiu, to znaczy nawrócenie się. W tym czasie Adwentu pozwólmy się prowadzić nawoływaniu Chrzciciela. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, zaznaczył ojciec święty.
W niedzielę obchodziliśmy 17 dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Z tej okazji przed kościołami w całej Polsce zbierane były do puszek ofiary pieniężne na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Potrzeby są ogromne, tylko na przykład na Syberii jest wiele dzieci zaniedbanych i żyjących na ulicy, które często cierpią głód. W Polsce odbywały się uroczystości barburkowe. W obchodach organizowanych w Brzeszczach i Jaworznie wzięła udział premier Beata Szydło. Szefowa rządu zadeklarowała, że rząd nie zejdzie z drogi reform i zmian w górnictwie. Tegoroczna barburka upłynęła w cieniu katastrofy w kopalni Rudna w Polkowicach. W jej efekcie zginęło 8 górników. Tymczasem około 200 górników z kopalni Makoszowy, której grozi zamknięcie, pikietowało przed domem premier Beaty Szydło w Brzeszczach przy Cieszynie. Czekam, aż Trybunał Konstytucyjny prześle do mnie uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podjętą zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji i ustawy, wskazującą kandydatów na prezesa Trybunału, powiedział prezydent Andrzej Duda. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego obradujący w środę na Zgromadzeniu Ogólnym wskazali prezydentowi Andrzejowi Dudzie 3 kandydatów na następcę prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego. W Zgromadzeniu Ogólnym wzięło udział 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawowym warunkiem ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego jest obecność minimum 10 sędziów. 100 lat temu legioniści udowodnili, wkraczając do Warszawy, że Polska wraca na mapy świata, mówił podczas uroczystości stulecia wkroczenia legionów polskich do Warszawy wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski. Przypomniał podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie wydarzenia, gdy Polska wróciła symbolicznie do swojej stolicy po wielu tygodniach i miesiącach ciężkich walk. O przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów narodowych oraz projektach związanych z działalnością Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali w trakcie roboczego spotkania w Przemyślu przewodniczący parlamentów państw Grupy V4. Inicjatorem rozmów był marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W Deszcznie w województwie lubuskim wykryto na jednej z ferm gęsi ognisko wirusa H5N8, nazywanego ptasią grypą. Jego obecność potwierdziły badania padłych ptaków przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach. Jak poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki, po otrzymaniu wyników badań odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tej sprawie. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą. Solidarność rolników indywidualnych, która w latach PRL była aktywną opozycją na polskiej wsi, odegrała ważną rolę w odzyskaniu wolności po 1989 roku. Przypomniano na spotkaniu dawnych działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie udział wzięło kilkudziesięciu dawnych działaczy i liderów Solidarności Rolników Indywidualnych. Nie zaakceptujemy włączenia Krymu do terytorium Rosji, oświadczył szef dyplomacji Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Podkreślił, że aneksja Krymu była złamaniem prawa międzynarodowego i naruszeniem naszego europejskiego ładu pokojowego. Na arenie światowej odnawia się równowaga sił i jest to proces nieunikniony, ocenił prezydent Rosji Władimir Putin. Jak dodał, Moskwa zakłada, że Donald Trump szybko zda sobie sprawę z odpowiedzialności spoczywającej na nim jako przywódcy Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 24 godzin na Morzu Śródziemnym u wybrzeżu Libii uratowano ponad 730 imigrantów, podała włoska Straż Przybrzeżna i organizacje pozarządowe. Wśród uratowanych uchodźców było wiele rodzin z małymi dziećmi pochodzącymi z Aleppo, które jest obecnie główną areną syryjskiej wojny domowej. Rząd Niemiec przygotowuje się do otwarcia rosyjskich cyberataków i kampanii dezinformacyjnej podczas kampanii przed wyborami do Bundestagu w przyszłym roku, informuje jeden z niemieckich dzienników. Sondaże Exit Poll wskazują na zwycięstwo niezależnego kandydata Aleksandra van der Bellena w powtórce drugiej tury wyborów prezydenckich w Austrii nad kandydatem prawicowo-populistycznej austriackiej Partii Wolności Norbertem Hoferem. 46 osób, w większości cywilów, zginęło w bombardowaniach kontrolowanych głównie przez rebeliantów w prowincji Idlib na północy Syrii, podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.
Według organizacji nalotów dokonały prawdopodobnie Rosja i Syria. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Ostoja polskości. Prezydent Andrzej Duda w imieniu państwa, a ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w imieniu Episkopatu Polski złożyli podziękowania Radiu Maryja. Papieskie błogosławieństwo, co napisał Ojciec Święty do Radia Maryja. Bądź uwielbiony Panie. Podziękowanie ojca doktora Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja. Dziękuję za niezłomność. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pełny tekst w naszym dzienniku. Błogosławiona posługa słowa. Cała homilia księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego. Silni wiarą, reportaże, dużo pięknych zdjęć w poniedziałkowym wydaniu naszego dziennika. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Powiedzmy tak. Dlaczego doszło do tego zrywu wojskowego na początku? Ano dlatego, że w 1815 roku car Aleksander I, syn cara Pawła, kochać wiernie dzieckiem twoim zawsze być. Serce moje wiesz, jak to śpiewacze. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu. Nie do końca powiedziałem, że jest to prawdziwe, że jest to tylko powiedzmy
Czcigodni i drodzy bracia w biskupstwie i w prezbiteracie, wielce szanowny panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dostojni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, drodzy siostry i bracia w arenie Toruń i łączący się z nami przez Radio Maria i telewizję Trwam, moi drodzy, słyszanych przez nas przed chwilą czytania, zaczerpniętych z uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zawarte są trzy fundamentalne dla chrześcijańskiej wiary prawdy. Pierwszą z nich wyraziła Matka wszystkich żyjących, Ewa. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Jest to prawda o człowieku, który uwierzył w kłamstwo szatana, a wgardził prawdą o Stwórcy, powołującego do istnienia wszystko, a zwłaszcza człowieka, ze swojej bezmiernej i niczym nieograniczonej miłości. Człowiek ten zapragnął być jak Bóg, a okazało się, że ogarnęła go paraliżująca trwoga i beznadziejna chęć ukrycia się przed wzrokiem Wszechmogącego. Drugą fundamentalną prawdę wyraziła w Nazarecie dziewica, której było na imię Maryja i która powiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jest to prawda o człowieku, który doskonale wie, jakie jest jego miejsce wobec Boga i co z tego dla niego wynika. Mianowicie nieustanna gotowość, aby wiernie wypowiadać swoje wobec niego fiat. Niech mi się stanie. Także i oni uczestniczyli w pacyfikacji. Trzecią prawdą jest prawda o samym Bogu i jego nieskończonym miłosierdziu. Nie pozostawił on bowiem upadłego i wewnętrznie złamanego człowieka w jego trwodze, samotności i przerażeniu, lecz w tak zwanej protoewangelii zapowiedział walkę z szatanem, którego głowa zostanie zmiażdżona przez potomstwo niewiasty. Dokonało się to ostatecznie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego. Od chwili zesłania Ducha Świętego główną treścią przypowiadania apostołów stało się to, co w liście do Rzymian wyraził święty Paweł. Jeżeli więc usta wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Ponieważ jednak wiara rodzi się z tego, co się słyszy, najbardziej pilną sprawą stało się to, aby przesłanie Ewangelii, pełne i nieskażone przez jakiekolwiek kłamstwo, mogło dotrzeć do ludzi. Bo, jak retorycznie zapytywał święty Paweł, jakże ludzie mogli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mogli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Służba Bożemu Słowu poprzez wierną służbę Jego głosicieli stała się prawdziwym być albo nie być przyszłości Kościoła, który zrodził się właśnie w Wieczerniku. Jedna
Zagrzeb. Dzięki współpracy z Bożą łaską. Za szczęście tych głosicieli Bożego Słowa nie zabrakło. I to również w czasach okrutnych prześladowań Kościoła. Dlatego święty Paweł mógł z wielką, ogromną radością powiedzieć: pytam się więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Drodzy siostry i bracia, 25 lat temu, 8 grudnia 1991 roku, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, została zainaugurowana działalność Radia Maryja. Do słuchaczy radia dotarły wtedy słowa tych samych czytań mszalnych, tych samych co dzisiaj, o walce złego ducha z człowiekiem, który ulega jego kłamstwu, o Maryi jako wzorze zasłuchania i rozważania Bożego Słowa, o miłosierdziu Boga, który daje wszystkim ludziom nadzieję w ostateczne zwycięstwo. To prawdziwie epokowe dla Kościoła katolickiego w Polsce wydarzenie, jakim było powstanie Radia Maryja, wpisuje się w to, co miało miejsce 60 lat wcześniej. Oto 12 lutego 1931 roku, gdy przypadało dziesięciolecie pontyfikatu papieża Piusa XI, uroczyście otwarto Radio Watykańskie. Giulielmo Marconi, wybitny fizyk, noblista, jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, osobiście zapowiedział wystąpienie obecnego w studiu radiowym Piusa XI. Marconi mówił: oto po raz pierwszy w historii głos papieża można będzie usłyszeć jednocześnie we wszystkich częściach świata. I zaraz potem Pius XI, odwołując się do słów proroka Izajasza i do Księgi Powtórzonego Prawa, najpierw po łacinie, a następnie po włosku, zwrócił się z podniosłym apelem: wyspy, słuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Zwracamy się do wszystkiego i wszystkich, przemawiając słowami samego Pisma Świętego: uważajcie niebiosa na to, co powiem. Słów moich ust słuchaj, ziemio. Słuchajcie wszystkie ludy, nakłońcie swe ucho wszyscy mieszkańcy ziemi, zjednoczeni jednym wspólnym celem, bogaci i biedni. Słuchajcie wyspy, słuchajcie najdalsze ludy. Od tego momentu, od tego dnia, Pius XI często osobiście korzystał z tej możliwości, jaką dawało mu Radio Watykańskie, aby zwracać się z przesłaniem Ewangelii do całego świata. A był to czas dla Europy i świata niezwykle trudny. Czas rosnących w siłę brutalnych totalitaryzmów, czerwonego bolszewickiego Lenina i Stalina w Związku Sowieckim, czarnego faszystowskiego Mussoliniego w Italii i brunatnego nazistowskiego Hitlera w Niemczech. Wszystkie one, zwłaszcza w przypadku bolszewizmu i nazizmu, szczególnie brutalnie walczyły z Bogiem, którego głosiło chrześcijaństwo, i z godnością osoby ludzkiej, która wynikała z prawdy o stworzeniu i odkupieniu.
Wielu członków narodów w swych korzeniach chrześcijańskich dało się wtedy na wzór biblijnej Ewy uwieść ojcu wszelkiego kłamstwa, a swym politycznym przywódcom oddawało cześć niemal boską. W obliczu tych śmiertelnych zagrożeń dla chrześcijańskiej wiary i całej zachodniej kultury radio stało się dla Piusa XI orędziem głoszenia w porę i nie w porę prawdy Ewangelii. Orężem, który pozwalał mu przekraczać mury Watykanu i zwracać się do wszystkich ludzi z przesłaniem, że jedynie Jezus Chrystus jest królem wszechświata. Dziennik Watykański, Osservatore Romano, papieżowi takich możliwości nie dawał. Był przecież ograniczony do terenu najmniejszego państwa świata i wydawany w niewielkiej ilości egzemplarzy. Ponadto był często po prostu złośliwie niedostrzegany i przemilczany przez wielkich tego świata. Zwłaszcza wtedy, gdy otwarcie krytykował wszystko to, co złego działo się w Italii, w Europie czy na innych kontynentach. Tymczasem Radio Watykańskie takim skrępowaniom nie podlegało. Jak zauważono we wpływowym wówczas New York Herald, niewiele wydarzeń w historii świata może równać się z głębokim wpływem wywieranym przez głowę Świętej Stolicy Apostolskiej, zwracający się bezpośrednio do ludzi na całej ziemi. Żaden wcześniejszy papież nie mógł przewidzieć podobnych możliwości. Jest to cud techniki, a zarazem także cud wiary. Austriacy zabezpieczyli tak zwanym kordonem sanitarnym. Drodzy siostry i bracia, Rosjanie przylepli cholerę, ale również po upływie 60 lat od otwarcia Radia Watykańskiego nastał rok 1991. Był to dla naszej ojczyzny czas wielkich oczekiwań, wyrzeczeń i nadziei, ale także zupełnie nieoczekiwanych nowych ideowych zmagań. Wykowała się przyszłość Polski i to nie tylko pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem duchowym. Wprawdzie dwa lata wcześniej, w 1989 roku, upadł w naszym kraju reżim komunistyczny, ale niektórzy jego dawni przedstawiciele w połączeniu z nowymi sojusznikami za jedyny cel życia społecznego zaczęli stawiać osiągnięcie wygody i materialnego dobrobytu. I tylko tyle. A gdy chodzi o struktury państwowe, z ogromną nachalnością, mając w ręce niemal wszystkie media, głosić ideę demokracji pozbawionej wszelkich trwałych wartości. Swym niepokojem wynikającym z takiego kierunku przemian w Polsce Ojciec Święty Jan Paweł II dał wyraz w opublikowanej w dniu 1 maja 1991 roku encyklice Centesimus Annus. Podstawowe źródło nowych niebezpieczeństw widział papież w ateizmie. Dlatego pisał: jeżeli zapytamy, skąd bierze się ta błędna koncepcja natury osoby i w cudzysłowie podmiotowości społeczeństwa, musimy odpowiedzieć, że pierwszym jej źródłem jest ateizm. Odpowiadając na wezwanie Boga zawarte w samym istnieniu rzeczy,
Człowiek uświadamia sobie swą transcendentną godność. Każdy człowiek winien sam dać tę odpowiedź, która jest szczytem jego człowieczeństwa. I żaden mechanizm społeczny czy kolektywny podmiot nie może go w tym zastąpić. Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego, w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Najbardziej głośnym i komentowanym stał się ten fragment z encykliki, w którym papież odniósł się do tego, czym powinna być zdrowa demokracja. W numerze 46 encykliki Centesimus Annus Jan Paweł II pisał: autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnienia koniecznych warunków, jakich wymaga promocja zarówno poszczególnych osób przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i podmiotowości społeczeństwa przez stworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i podstawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm. Ci zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę i zdecydowanie za nią idą, nie są z demokratycznego punktu widzenia godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Miesiąc później Jan Paweł II przybył po raz czwarty do Polski. Szlak jego pielgrzymki od 1 do 9 czerwca 1991 roku został wytyczony jakby milowymi słupami, rozważeniami na temat dekalogu. W ten sposób papież chciał przypomnieć Polsce najbardziej głębokie fundamenty, na których powinna ona budować swój byt narodowy, kulturowy i państwowy. Przypomnijmy dzisiaj w tym miejscu istotę papieskiego przesłania związanego z poszczególnymi przykazaniami dekalogu, przywołując kilka fundamentalnych zdań, jakie wtedy wypowiedział Ojciec Święty. Koszalin, 1 czerwca. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Papież, tylko w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Rzeszów, 2 czerwca. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Papież, zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem
byle jak. Lubaczów, 3 czerwca. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Papież, postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Na czym polegała jego Kielce, 3 czerwca. Czci ojca i matkę swoją. I wielkie, dramatyczne wołanie papieża. To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw wragi rozwodów i aborcji pojmowanych jako prawa wolności. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was także powinny boleć. Radą 4 czerwca. Nie zabijaj. Papież. Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz. Cmentarz nienarodzonych. Cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim się jeszcze narodzą. A przecież już miały życie, już były poczęte, już rozbijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. Łąża 4 czerwca, nie cudzołóż, papież. Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Boga, tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z porządliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Białystok, 5 czerwca, nie kradnij. Papież, obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych, nie próbowali iść drogami na skróty z pominięciem drogowskazów moralnych. Olsztyn, 6 czerwca, nie mów fałszywego świadectwa. Papież, w odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Jednak niewiele daje wolność mówienia, jeżeli słowo wypowiadane nie jest wolne, lecz jeśli jest pętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Mówi pan słowo patriotyzm. Włocławek, 7 czerwca. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Papież. Nie dać się uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoży się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoży się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura, czy raczej antykultura? Płock,
Post 7 czerwca. Nie pożądaj żadnej rzeczy twego bliźniego. Papież. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość. Uczciwość, która jest wyrazem ładu serca. Uczciwość w słowie i w czynie. Uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w przemyśle i handlu. Uczciwość. Po prostu uczciwość w całym życiu. Ona jest źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Warszawa, 9 czerwca. Szczególnie osobiste i wzruszające wyznanie Jana Pawła II, przywołujące przykazanie miłości Boga i bliźniego. Drodzy bracia i siostry, ja jestem jednym z was. Byłem stale na różnych etapach i jestem teraz. Ja kocham mój naród. Nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia suwerenności i ucisk. A teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności, przed którą wszyscy stoimy. Co jest odpowiedzią? Odpowiedzi musi być wiele. Każda dostosowana do osoby, środowiska, sytuacji. Równocześnie odpowiedź jest jedna. Jest nią przykazanie miłości. Ewangeliczne, wielkie przykazanie, poprzez które człowiek odnajduje siebie jako osoba i jako uczestnik wspólnoty, jako syn czy córka narodu. Jeden i wszyscy. Drodzy bracia i siostry, ja jestem jednym z was. Byłem stale na różnych etapach i jestem teraz. Zaledwie Jan Paweł II wyjechał wtedy z naszego kraju. W mediach głównego nurtu doszła do głosu krytyka jego programu duchowego odrodzenia Polski. Nie uszanowano papieskich słów. W jakiejś mierze nimi wzgardzono. Stwierdzano, że papież był dobry na czas walki z komunizmem, ale teraz to już nie ma prawa zabierać głosu w sprawach publicznych, a przede wszystkim nie zna się na demokracji i na wolności. I kto miał go wtedy publicznie bronić? Kto mógł skutecznie tłumaczyć i na co dzień przybliżać polskiemu społeczeństwu prawdę zawartą w jego nauczaniu? Katolickie środki społecznego przekazu były wtedy dość słabe, a przy tym rozproszone. Brakowało też niezbędnego kapitału, aby zbudować trwałe i społecznie znaczące ośrodki medialne. W jakiejś mierze ta sytuacja przypominała tę, w jakiej znalazł się na początku swojego pontyfikatu Pius XI, mając do dyspozycji jedynie L'Osservatore Romano. W tej trudnej dla Kościoła katolickiego w Polsce chwili pojawił się nieznany jeszcze prawie nikomu prezemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk. Nie miał pieniędzy, ale wiedział, że jeśli na trudne sprawy
patrzy się z pełnym zaufaniem pokładanym w Panu Bogu, to rzeczy niemożliwe okazują się w pełni możliwymi. Przede wszystkim miał jasną koncepcję radia, które należało wówczas stworzyć, które on wówczas, właśnie w 1991 roku, chciał powołać do istnienia. Radio Maryja. Radio inne od tego, które zobaczył w Italii. Jak wyznał w jednym z niedawnych wywiadów, brakowało mi tam spraw społecznych. Tymczasem, jego zdaniem, katolickie radio nie musi nieustannie powtarzać Bóg, Bóg. Ono musi pomagać w życiu według wartości, jakie niesie Ewangelia. To musi być bezpośrednie odniesienie do życia. Bardzo prosto, jasno, bez zagmatwania, jakie dzisiaj jest w świecie. Radio Maryja takie jest. Bliskie zwykłym ludziom i ich problemom. Na pytanie zarzut postawiony w tym wywiadzie o politykę w tym radiu. Ojciec dyrektor odpowiedział krótko. Co to jest polityka? Troska o dobro wspólne. O ojczyznę. To jest nasze życie. Nie możemy stać obok i udawać, że to nas nie dotyczy. Ewangelia musi przenikać wszystkie sfery życia. W programie Radio Maryja jest zatem wszystko, co życie stanowi. Wspólna modlitwa o różnych porach dnia, rzetelne informacje o wydarzeniach świata, katechezy i konferencje, dyskusje na ważne dla Kościoła, narodu i państwa tematy, rozmowy niedokończone. W ten sposób radio stało się przekazicielem tego nauczania, które zostawił nam Jan Paweł II Wielki. Gdybyśmy chcieli dać syntezę treści, które nieprzerwanie od 25 już lat płyną z Torunia do Polski i wszędzie tam, dokąd dociera głos Radia Maryja, to na pewno znajdziemy w nim rozwinięcie tego przesłania, które w związku z dekalogiem przedstawił nam i przekazał jako jedno wielkie zobowiązanie nasz święty rodak. Radio Maryja stało się też głosem tych wszystkich Polaków, których rodzący się od 1989 roku społeczeństwo liberalne chciało wykluczyć i zmusić do milczenia. Stąd ojciec Tadeusz nie lubi sformułowania środki masowego przekazu. Jak wyznał we wspomnianym wywiadzie, to brzmi jak pas transmisyjny. W jedną stronę ktoś ciągle do kogoś mówi. A ja chciałem, żeby Radio Maryja było wzajemną komunikacją. Dlatego wolę mówić o środkach społecznego komunikowania. Radio Maryja jest rodziną.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Powtarza za świętym Pawłem Apostołem ojciec dyrektor. Głoś ją zatem w porę i nie w porę. Głosi z wielkim uporem i nieustępliwością. Głosi, rozszerzając środki docierania do owych wysp, ludów i narodów, do których w 1931 roku, inaugurując działalność Radia Watykańskiego, zwracał się papież Pius XI. Dzisiaj obok Radia Maria istnieje telewizja Trwam, jest wydawana gazeta Nasz Dziennik, działa Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. W maju tego roku zostało uroczyście poświęcone sanktuarium Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu.